Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik niby z nad wody, ale dzisiaj będzie bardziej teoretycznie. Pogadamy o PZW. Młodszych widzów ten filmik raczej specjalnie nie zainteresuje. Starsi widzowie może zostaną. Jak dobrze wiemy, w internecie wiele jest narzekania na Polski Związek Wędkarski. No i dzisiaj ja powiem, co bym zmienił w PZW oraz jak ja bym chciał, żeby to wyglądało. Oczywiście powrę to kilkoma argumentami, kilkoma swoimi tezami. Oraz odniosę też się do kilku przykładów. Teraz akurat łowię sobie na spławik na własnym stawie, ale na razie bez brań z tego co widzę. Na samym początku filmiku chciałbym wspomnieć o tym, że u mnie mój okręg działa bardzo dobrze, wywiązuje się ze swoich zadań, no można powiedzieć doskonale. W swoim okręgu PZW Lublin władza akurat jest dobra. Mamy już wodę no kill w swoim kole. W Bukowie mamy już wodę no kill. Są kontrole, są zarybienia. Ostatnio było zarybienie. Puszczali bardzo fajną płoć. Ktoś może powiedzieć, a płoć to i tak wszędzie sporo. No dobra, okej. Ale płoci 10-15 cm wszędzie jest sporo, dużo. A tutaj u nas puszczali płocie 25-35 cm. Co zresztą tutaj na filmiku wam się pewnie przewija. Mój okręg bardzo dobrze działa. Nie ma też kontrolnych odłowów. PZW żadnych sieci nie stawia. Dalej, co mogę powiedzieć, okręgi sąsiadujące, czyli Biała Podlaska, Siemce też dobrze się związują do swoich zadań, też dobrze działają, więc jakoś nie ma specjalnie co zarzucić, ale w niektórych rejonach Polski to co się dzieje to jest dramat, to jest po prostu dramat, to co się widzi to jest no jednym słowem dramat, jak to pan Zbigniew Stonoga ujął. W tym filmiku powiem co ja bym zmienił w PZW oraz jak ja bym to widział. Też tutaj ze sobą taką ściągę trochę tam wydrukowałem, aby o niczym nie zapomnieć. A więc pierwsza sprawa, w całej Polsce bym chciał wprowadzić górne wymiary. W niektórych okręgach te górne wymiary się pojawiają. W moich okolicach, w niektórych wodach już te górne wymiary są. Ja bym zrobił coś takiego, szczupak górny wymiar 90 cm. Czyli jak szczupak ma powyżej 90 cm, nie możemy go zabierać. Sum 130 cm. W sumie powyżej 130 cm trzeba wypuszczać, bo jest już okaz. Dalej, opłyń 40 cm, lin 50 cm, karp 90 cm, amur 100 cm, saler 90 cm, karaś 45 cm, czyli takie powyżej 45 trzeba wypuszczać, bo są to już okazy. Płoć zdręga 35 cm, kleń jaś 45 cm. Ja tak bym to ujął, plus minus 50 cm w tamtą czy w tą stronę. No i teraz najważniejszy temat, czyli PZW twierdzi, że nie da się zrobić jednej składki na całą Polskę. No ja jestem trochę innego zdania, jak się nie da zrobić, to trzeba po prostu zmienić system. Od tego są ludzie w PZW, w Polskim Związku Wędkarskim, aby ten system zmienić i aby zrobić taki system, w którym dałoby się przeprowadzić jedną składkę na całą Polskę. W innych krajach to działa, w Polsce nie działa. Ja bym widział coś takiego, powiedzmy tak, wszyscy w Polsce płacą 200 zł, obojętnie w jakim okręgu jesteśmy, płacimy 200 zł, czyli tyle samo. Pieniądze trafiają do Warszawy, czyli do głównego tego naszego, jakby to powiedzieć, okręgu, głównej siedziby PZW. Tam są rozdzielane kwoty, czyli zarząd główny rozdziela kwoty na poszczególne okręgi względem ilości zapisanych członków, ile członków się zgłosiło i według ilości powierzchni wód w hektarach. Czyli trzeba taki system stworzyć, który doskonale rozdzieli pieniądze, biorąc pod uwagę ilość wędkarzy, którzy opłaciło kartę w poszczególnym okręgu, a cena w całej Polsce jest taka sama, oraz to, ile dany okręg ma wody. Czyli im więcej hektarów wody ma, tym więcej pieniędzy dostaje. No i tak na logikę według mnie. Podobno nie da się tak zrobić, nie wiem, możliwe, mogę się mylić. Ja pokazuję w tym filmiku, przedstawiam to jak ja ze swojej strony widzę, to co mówię to nie musi być w 100% prawda. Też aby nikt się nie rzucał, bo ja wiem, że będą sympatycy tego filmiku i będą osoby, które negatywnie będą nastawieni. Kolejna sprawa, u mnie już w okręgu jest woda no kill, za co szacunek dla PZW. W niektórych okręgach też już się pojawiają te wody no kill, ale chyba jeszcze nie wszędzie. Chciałbym, aby powstał taki system, który oferuje 50% wód no kill i 50% wód, w których można zabierać ryby. Bo wiadomo, no dużo osób z nas raz na jakiś czas tą rybkę chce zabrać, nic się nie stanie. Więc mamy wody, w które wypuszczamy ryby i w których ryby możemy zabierać. No i że jako jest właśnie coraz więcej wędkarzy, którzy te ryby wypuszcza, no to taki system wydaje mi się, że byłby fajny. No i zarybienia. Zarybienia, uczciwie rzecz biorąc, według mnie powinny wyglądać tak, że 70% materiału zarybieniowego trafia do wód, w których te ryby się zabiera, ponieważ no wiadomo, tam tych ryb będzie brakować cały czas, a 30% materiału zarybieniowego trafia do
no kill. Tam drewy będą zostawać, będą się mnożyć, będą wypuszczane, więc będzie ich i tak za każdym razem dużo. Tak według mnie to powinno wyglądać. Mogę się mylić jak najbardziej. Zapraszam do komentarzy, możemy podyskutować. No i według mnie w tym przypadku będzie wilk syty i owca cała. Miesiarza. No osoba, która chce raz na jakiś czas rybę zabrać, będzie mówiła sobie na wodzie, w której te ryby te są zarybiane, gdzie trafia tam 70% ryb, a my no killowcy będziemy łowić na wodach, gdzie jest tych ryb mniej zarybianych, ale ogólnie więcej. No i według mnie też powinna być inna składka dla 100% no-killowców, a inna składka dla reszty wędkarzy. A mianowicie, powiedzmy, że coś takiego. Wędkarze no-kill płacą 100 zł, a ci co zabierają 200 zł. Niektórzy większość ryb wypuszczają, a jedną rybkę raz na jakiś czas chcieliby wziąć, no i można powiedzieć, że powinni płacić 150 zł, czyli pół na pół. Nie, według mnie to by było naginanie regulaminu, też powinny płacić takie osoby 200 zł. Trzy wędki, no cała Europa się rozwija. Wszystkie kraje się rozwijają, więc według mnie na komercjach możemy łowić te trzy wędki, więc według mnie wypadałoby nadążyć za tym, co się dzieje i też wprowadzić możliwość łowienia na trzecią wędkę w metodzie gruntowej czy tam spławikowej. Oczywiście na początek, aby sprawdzić, czy w ogóle to wyjdzie, to według mnie należałoby wprowadzić coś takiego na wodach no-kill. Co to za różnica, czy łowimy na dwie czy na trzy wędki, jeśli ryby wypuszczamy? Zawsze mamy większą szansę na złapanie ryby, jeśli łowimy na trzy wędki. Może powiedzieć, że jeśli ryba nie bierze, to ci na żadną wędkę nie weźmie. No okej, ale jeśli bierze słabo, no to może na jedną wędkę wziąć, a na dwie pozostałe nie. Przepis, że niby możemy dać jedną wędkę dla współmałżonka, jeśli łowimy na dwie wędki, chociaż ostatnio ten przepis w niektórych okręgach został zniesiony. Według mnie, no to jeśli mamy tą kartę wędkarską, łowimy na dwie wędki, no to jedną z dwóch wędek spławi grunt powinniśmy móc przeznaczyć dla kolegi, współmałżonka, dziecka czy kogokolwiek. To by była promocja wędkarstwa, to by była reklama wędkarstwa. Jeśli osoba, dla której damy tą jedną wędkę, dołapie tego bakcyla, jeśli dla tej osoby wędkarstwo się spodoba, to wiadomo, że prędzej czy później kartę wyrobi. Reklama dźwignia sukcesu. O to chodzi, by był dobry marketing, a nie blokowanie wszystkiego, co się da. Też kolejna sprawa, kłusownicy. Jak wiemy, w Polsce mamy tych kłusowników dużo. No i z tym jest problem. Za mało jest ludzi w straży, za mało jest w państwowej straży, za mało jest w społecznej straży ludzi, aby cały czas na bieżąco te wody kontrolowali, więc według mnie tutaj wędkarze powinni się wykazać inicjatywą i też powinni pomóc. Ja bym chciał coś takiego wprowadzić osobiście, jakbym miał taką możliwość, że po prostu za pomoc w uchwyceniu kłusownika dana osoba otrzymuje 10% zniżki przy opłacaniu karty na następny rok. Czyli jak zamiast płacić 200 zł, płacić 180 zł, 20 zł ma, no nie wiem, na ropę, benzynę, dobrego kebaba czy cokolwiek. To była taka reklama wędkarstwa. Oczywiście, nie za same zgłoszenie, że tu jest kłusownik, przyjeżdża strasza, tam żadnego kłusownika nie ma, tylko po prostu za pomoc w ukłusaniu kłusownika, czyli za zgłoszenie, że jest tutaj kłusownik, tutaj kłusuje, przyjeżdża strasz, faktycznie został przyłapany kłusownik, został przyłapany na czynie niedozwolonym, i taka osoba potem w karcie ma wypisane, że ma zniżkę w następnym roku 10%. Według mnie fajny system, ludzie by bardziej chcieli zgłaszać kłusowników, a nie tylko narzekać w internecie, że widzieli kłusoli, a straży i straży, policji nikogo nie ma. Brak rejestrów. Mamy te rejestry PZW, w niektórych rejonach zostały usunięte, w niektórych jeszcze nie. Ten system nie działa. Ci co wypuszczają, to i tak nic nie wpisują, więc nie wiadomo co złowili. Ci, co zabierają, też nie wszystko wpisują, bo dla niektórych może być wstyd, że tyle ryb zabrali i też nie wszystko wpiszą. A druga sprawa, z lenistwa nie każdemu chce się wpisywać, co się zebrało. Lub niektórzy wpisują takie kwiatki do rejestrów jak rekin, wieloryb, delfin i masa innych. Już widziałem niejedne takie przypadki. O, coś mi się przy brzegu spłoszyło. Więc według mnie te rejestry powinny zostać zdjęte, ponieważ one w Polsce raczej za bardzo nie mają racji bytu i nie są realne, tak bym to nazwał. No i następna sprawa to jest taka, że po prostu w całej Europie za bardzo nie musimy mieć dokumentów podczas, no nie wiem, jazdy samochodem. Nie musimy mieć tych ubezpieczeń, nie musimy mieć dowodu rejestracyjnego. Teraz w dużo częściach Europy nie trzeba mieć nawet prawka. Są komputery, to wszystko da się sprawdzić. No i według mnie tak samo powinno być z kartą wędkarską. Rok temu, gdy opłacałem kartę wędkarską, gdy rozmawiałem z kierownikiem okręgu Lublin, to zostałem poinformowany, że już niedługo prawdopodobnie coś takiego będzie. No i to jest na duży plus. Właśnie chciałbym coś takiego, taki system wprowadzić, aby po prostu tej karty nad wodą nie trzeba było mieć. Wystarczy dowód osobisty, dajesz dowód osobisty,
przychodzi strażnik, ma telefon, sprawdza w telefonie, w bazie danych, czy imię, nazwisko się zgadza, czy taka osoba kartę radkacką opłaciła, czy nie. I wszystko by było elegancko. Mamy tyle aplikacji na telefon, każdy ma telefon, każdy ma aplikacje różne, tak samo straż może mieć swoją specjalną aplikację. PZW powinna wydać aplikację, w której by była baza danych, w której by były nasze wszystkie imiona, nazwiska i po prostu z dowodu osobistego by się sprawdzało imię, nazwisko, czy ta osoba się zgadza, czy ewentualnie po zdjęciu, jak ktoś zapomni dowodu osobistego, no to po zdjęciu, czy zdjęcie się zgadza mniej więcej, bo wiadomo, że w 100% tam raz coś może być zrośnięte, raz coś może być ogolone, ale czy mniej więcej zdjęcie się zgadza, czy opłacana karta, git, nie ma mandatu. A teraz nam potrafią mandat wlepić za zapomnienie karty wędkarskiej lub, no upomnienie, znaczy upomnienie to wiadomo, złego, ale potrafią mandat walnąć. Większe kary. Po prostu zmienić system kar i podwoić 2-3-krotnie kary za kłusowanie, za takie kłusowanie nie typu zapomnienie karty wędkarskiej, czy nie wiem, czy zabranie szczupaka 49,5 cm, bo według mnie to jest głupota, trzeba mieć trochę moralności. Tylko za takie, no, za takie większe wywijasy, jak no nie wiem, zabranie szczupaka 30 cm, 35 cm. Kolejna sprawa to zezwolić na spinning żywymi przedętami typu robaki. No to jest głupi przepis, że nie możemy łowić na żywe robaki metodą spinningową, czyli nie możemy ich zwijać. To jest łatwo obejść, bo te robaki są można zarzucić na, nie wiem, na główce jigowej czy na haczyku z ciężarkiem i powoli je zwijać, zwinąć, poczekać chwilę, zwinąć i niby, że się łowi na grunt, tak? Nie udowadnia nam, że mówimy na spinning, to w ogóle powinno zostać zniesione, bo według mnie no, jest to trochę dziwne i bez sensu. A jeśli chodzi o męczenie ryb, że ktoś by spinningował żywymi rybami, no to łowiąc na żywce czy na trupkę też te ryby wcześniej czy później się męczyły. Informowanie o zarybieniach. Każdy okręg, każde koło według mnie powinno mieć swojego fanpage'a na Facebooku czy stronę internetową i informować, kiedy jest zarybienie, co zostało wpuszczone i trochę zdjęć wrzucić. Oczywiście w większości kołach już to działa. W moim okręgu też był filmik, jak chłopaki zarybiają. We wcześniejszym kole też były informacje, kiedy będą zarybienia. Tak samo powinno być teraz. Powinno być informacje, kiedy będzie zarybienie, potem zdjęcia oraz informacje, co było wpuszczone, ile kilogramów. Tak, aby każdy wiedział, że dana woda jest zarybiona, a nie tylko na papierach te zarybienia były. No i też kolejna woda to jest czystość nad wodą. Jak wiemy, wędkarze to śmieciarze, nie wszyscy, ale duża część. To według mnie PZW powinno organizować 2-3-4 razy do roku sprzątania danych wód. Oczywiście to już też teraz w większości kołach, okręgach działa. W moich okręgach też już to działa. PZW powinno organizować sprzątanie danych wód. Czyli informacja na fanpage'u, informacja na stronie internetowej, że tego i tego dnia o tej godzinie spotykamy się w tym miejscu i organizujemy sprzątanie zalewu, sprzątanie rzeki, sprzątanie tego i tamtego. Osoby, które by były na dwóch czy trzech spotkaniach na temat zbierania śmieci, to te osoby po prostu za rok by miały zniżkę 10% przy opłacaniu karty. Wilk wtedy, owca cała. No i to tyle praktycznie w tym filmiku, trochę się rozgadałem. Podsumowując, wędkarze powinni współpracować z PZW i tworzyć system wzajemnego zaufania, a nie tylko narzekać w internecie, pisać internetowe petycje, które i tak nic nie dają. Żalić się, no i się żalić, jak przychodzi co do czego, no to na zebraniach nikogo nie ma, bo jest stara gwardia. Jeśli chcecie zmieniać zarządy w swoich kołach, w swoich okręgach, musicie chodzić na zebrania, musicie głosować na odpowiednich ludzi, ewentualnie sami wystawiać kandydata i na niego głosować, ponieważ no inaczej się nic nie zmieni. Narzekanie w internecie, petycje internetowe nic nie pomogą. To już było przerabiane i wałkowane wiele razy. Ode mnie wielki szacunek do takich ludzi, którzy działają właśnie w realnym świecie, którzy chodzą na zarybienia, sprzątania wód. Szacunek też do takich ludzi jak Lucio, którzy stworzyli własne koło, które działa jak należy, zarybili wodę, choć nie mają takiego obowiązku, bo koła wędkarskie nie mają obowiązku zarybiać wód, tylko okręgi. No i krzyczą w internecie narzekając jakieś źle, no to na pewno nic nie osiągniemy, petycje też jak wspominałem wcześniej nic nie dadzą. Sam na zebraniu swojego okręgu w zeszłym roku w grudniu nie byłem, ponieważ w tym czasie byłem na rybomanii w Warszawie, nie udało mi się połączyć tego i tego, ale ze swojego okręgu jestem jak najbardziej zadowolony, mój okręg bardzo dobrze działa. No i to tyle. Na następnym zebraniu postaram się być i nawet może coś z tego nagrać. Jeśli macie jakieś fajne tematy do dyskusji, to zapraszam do działu komentarzy. To takie było po prostu moje zdanie na temat tego, jak powinno funkcjonować PZW. Jestem pewny na 100%, że wiele osób się z tym nie zgodzi, a niektórzy może się zgodzą. Do następnego!